Na tym skończymy. To są przygódę z Godoworem, bo tutaj na pewno będzie dużo farmienia, a jakoś mocno mi się nie chce, ale i tak dosyć dużo porobiliśmy. Jak mi nie patrzeć, bardzo bardzo świetnie się grało jak zwykle w Godowora w wersji tutaj na PC. Jak mi nie patrzeć, więc ja jestem bardzo zadowolony, że mogłem ugrać ponownie na wyższym poziomie trudności. Sądzę, że zrobiliśmy znacznie więcej niż jakbyśmy grali na konsoli. Z czego też jestem dzisiaj jak zwykle dumny, bo, bo to jednak e, ja nie jestem jakoś mega skillowy czy coś nie stylowy, więc na Challengerze e, ogrywany God of War mm, i, i naprawdę jestem dumny z siebie, że to zrobiłem. E, tak wiem, że jeszcze na pewno gdzieś tam pewnie jakieś Dark Souls albo coś niestety stylu czekają. Sun pewnie jak zwykle soon. E, natomiast natomiast e, God of War wersji na PC mm, w tym momencie zakończam. Oprawa graficzna niesamowita, jak zwykle. wycisk 7 poty na pewno z mojego pc jak mnie patrzy, a ja jakoś miarę re nie mam. Z mojej karty graficznej na pewno też czasami gdzieś tam mocno wyła i tak dalej, i tak dalej. Więc tak to właśnie tutaj jest, jeśli chodzi o te lepsze detale. Osiem patrzy od ostatniego momentu, kiedy graliśmy, więc dosyć sporo zmian. Tutaj gdzieś tam się przewijało, że jakiś mniejszy damage robię, albo coś się stylu jakoś mocno, tylko nie odczułem, no bo cały czas tak samo w sumie nie wolałem, więc nie mam, nie mam zbytnio porównania. Temat też nie kojarzę już. Jaki damage stwierdziłem na przykład w wersji na konsole, więc no takie, takie, zmiany na pewno gdzieś tam są. Znając się pewnie na konsoli też jest to mocniej zbalansowane, ale mówię, nie mam tutaj Rekola, żeby to porównać, jak najbardziej. Story jak zwykle, Magnifico, Czekamy jak najbardziej na Ragnaroka i Ragnarok będzie również ogrywany. Ragnarok będzie też na PS4, więc zapewne sobie pociśniemy na PC-ta, Trochę sobie poczekamy jeszcze, zanim wyjdzie. No, chyba, że wyjdzie na PCT, ale coś wątpię w to szerze, Bo to jednak ekskluzyw jest od Sony, więc nastawiamy się, że to będzie te 30 klatek na, na PS4 w moim wykonaniu, ale na pewno będzie soczyścia. No i tutaj jak zwykle 10 na 10 moim zdaniem. Tutaj bez wątpienia seria God of War jest jedną z lepszych serii, więc nic dodać, nic ująć i w tym momencie tak to zakończymy.